Moim gościem jest pan Henryk Odbo, audytor generalny Danii, prezes urzędu, który w Królestwie Danii jest odpowiednikiem Najwyższej Izby Kontroli. Jaka jest historia Najwyższego Organu Kontroli Danii? Od jak dawna funkcjonuje Riksrevisionen? Duński Urząd Kontroli nie istnieje bardzo długo. Jednak przedkładamy raporty dotyczące stanu państwa Komisji do Spraw Finansów Publicznych, która jest umocowana konstytucyjnie. Taki układ funkcjonuje od 162 lat. Ale sama historia Najwyższego Organu Kontroli Danii nie jest aż tak długa. Czy jest coś, co wyróżnia pana instytucję spośród innych europejskich najwyższych organów kontroli? Wydaje mi się, że nasz urząd, patrząc z szerokiej perspektywy, jest bardzo typowym urzędem kontroli. Jeśli jednak przyjrzeć się szczegółom, poszczególne organy kontroli różnią się. Duński system kontroli jest wyjątkowy, choćby dlatego, że nasz urząd nie przedkłada raportów parlamentowi, ale komisji, która funkcjonuje poza parlamentem. Co tak naprawdę oznacza, że mamy w Danii dwa niezależne urzędy kontroli. A jaką pozycję w Danii mają kontrolerzy? Czy pracownicy Riksrevisionen mają jakieś specjalne przywileje, może jakieś specjalne uprawnienia? Pracownicy mają podstawowe przywileje służby cywilnej. Jeżeli chodzi o ich status, są także chronieni przez prawo, jak inni urzędnicy pracujący w parlamencie czy administracji. Co do zarobków, to chcemy, by byli dobrze wynagradzani. Nie chodzi o jakieś ekstremalne zarobki, ale o rozsądnie wysokie pensje w porównaniu z pensjami innych urzędników administracyjnych. Czy media chętnie nagłaśniają tworzone przez was raporty? Czy są zainteresowane wynikami waszej pracy? Bardzo. Choć szczerze mówiąc, to jeśli idzie o wyniki kontroli, prawidłowości wydatkowania środków publicznych, kontrolę finansową, media zazwyczaj nie wykazują takiego zainteresowania. Jednak gdy ogłaszamy raport, w którym ujawniamy jakiś skandal, jakąś niegospodarność, rzeczy tego typu, to media wykazują ogromne zainteresowanie. Chciałbym zapytać pana o najtrudniejszą kontrolę, z jaką przyszło się zmierzyć Riksrevisionen za pana kadencji. Ostatnio przyjrzeliśmy się bankowi, który zbankrutował. Pół roku przed tym bankructwem rząd udzielił temu bankowi gwarancji na ponad 2 miliardy dolarów. Najważniejszym pytaniem było, czy ta gwarancja udzielona była w zgodzie z zasadą gospodarności, czy może wydarzyło się coś innego. Dla mnie i całego zespołu prowadzącego kontrolę to było trudne doświadczenie. Nie byliśmy przygotowani do kontroli banków. Świat bankowości ze swoją złożoną nomenklaturą był dla nas czymś trudnym i odmiennym. Przed jakimi wyzwaniami stoi obecnie duński NOK? Myślę, że stoimy przed takimi samymi wyzwaniami jak NIK. Wszyscy chcemy, by nasze kontrole były wysokiej jakości, żeby informacje o wynikach kontroli były przedstawiane szybciej niż obecnie. To jest wyzwanie dla NIK, dla nas i dla innych najwyższych organów kontroli, aby utrzymać wysoki poziom działalności kontrolnej, a jednocześnie przedstawiać raporty w krótszym terminie. W Europie na dobre rozgościł się kryzys ekonomiczny. To oczywiście nie jest dobra sytuacja. Czy europejskie najwyższe organy kontroli mogą zrobić coś, żeby ją poprawić? Na ostatnim spotkaniu Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu zgodziliśmy się, że powinniśmy bliżej ze sobą współpracować, ponieważ wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, bez względu na to, czy są członkami strefy euro, czy nie, są w podobnej sytuacji. Nie identycznej, ale podobnej. Mamy pakiety bankowe, mamy schematy pomocowe i tak dalej. Wraz z kolegami z Komitetu Kontaktowego uzgodniliśmy, że współpraca między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym a poszczególnymi najwyższymi organami kontroli powinna być jeszcze bliższa. Teraz trudne pytanie. Czy winą za kryzys nie należałoby też obciążyć w jakimś stopniu najwyższych organów kontroli? W niektórych krajach audytorzy zbyt późno zwrócili uwagę na nieprawidłowości, w innych w ogóle je przeoczyli, a w każdym razie ich głos nie był słyszalny.
Zgodzi się pan ze mną, że organy kontroli mogą być bardzo pomocne. Jeśli audytorzy będą dostarczać dobre raporty na czas, zawierające skuteczne rozwiązania, to będą w stanie pomóc rządowi i parlamentowi w odnalezieniu właściwej drogi. Jeśli będziemy współpracować bliżej, to będziemy mogli korzystać z doświadczenia pozostałych krajów członkowskich i lekcji, jakie musiały odrobić. Jednak nie powinno się zapominać, że główna odpowiedzialność ciąży na rządach i parlamentach. Najwyższy organ kontroli nie jest odpowiedzialny za pakiety pomocowe, za zarządzanie, za podejmowanie inicjatyw zapobiegających kryzysowi. To jest rola rządu. Czy w tej specyficznej sytuacji, w jakiej znalazła się obecnie Europa, najwyższe organy kontroli nie powinny jakoś zmienić metod swojego działania? Może i my powinniśmy zmodyfikować nieco nasze procedury, żeby po prostu działać skuteczniej? Myślę, że powinniśmy przejrzeć nasze procedury, przyjrzeć się naszemu sposobowi działania, by, jak już mówiłem, utrzymać wysoki standard, wysoką jakość pracy, ale przedkładać kolejne raporty znacznie szybciej. Sugerowałbym też, żebyśmy położyli nacisk na doradzanie. Jeśli widzimy, że coś można zrobić lepiej, to powinniśmy się tym podzielić. Wreszcie, kryzys ekonomiczny to dodatkowy powód, żeby kontrolerzy z różnych krajów pracowali wspólnie, by wspólnie czerpali ze swoich doświadczeń i wyciągali wnioski z lekcji, przez które musieli przejść inni. Co sądzi pan o Najwyższej Izbie Kontroli? Zdążył pan poznać już tę instytucję dość dobrze. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony, że jestem znów w Polsce. W Danii postrzegamy Polskę jako przyjaciela z sąsiedztwa, który powrócił do nas po okresie komunizmu. Jeśli chodzi o NIK, jesteśmy zadowoleni z mocnych i dobrych relacji, które mamy od wielu lat. Jestem również bardzo zadowolony z mojego współpracownika, który ma polskie korzenie i pracuje w moim biurze. To dodatkowo pomaga nam w utrzymywaniu dobrych relacji między naszymi urzędami. Powtórzę więc, jestem bardzo zadowolony, że znów mogę być w centrali NIK w Polsce. Pana instytucja będzie uczestniczyła w przeglądzie partnerskim, o jaki poprosiła NIK. Co pan sądzi o idei takiego przeglądu? Jakie korzyści może przynieść taka forma audytu? Myślę, że koncepcja takiego partnerskiego przeglądu jest wspaniała. Bo kogo innego możesz poprosić o to, by przyjrzał się takiej specyficznej organizacji? Oczywiście można poprosić prywatne biura audytorskie, ale wiele z nich nie zna specyfiki pracy NIK czy innych organów kontroli. Więc uważam to za coś oczywistego, że prosi się kolegów z innych urzędów kontroli, które mają taką samą pozycję, problemy i wyzwania. Przy okazji kontrolerzy odnoszą wzajemną korzyść, uczą się od siebie. Jestem przekonany, że NIK, będąc wcześniej obiektem przeglądów partnerskich, wniosła przy tej okazji coś wartościowego do innych urzędów kontroli. Myślę zatem, że koncepcja jest bardzo dobra i bardzo dobry jest również temat przewodni zbliżającego się przeglądu. Ale wyobrażam sobie, że nie jest łatwo oznajmić swoim kolegom, może nawet przyjaciołom z innych najwyższych organów kontroli, że w trakcie przeglądu odkryto w ich instytucji jakieś błędy, nieprawidłowości, że coś mogłoby funkcjonować lepiej. Myślę, że metoda przedstawiania wyników powinna być taka sama, jak w przypadku przedkładania raportów z naszych kontroli dotyczących pracy rządu i administracji. Ważne jest, by znaleźć złoty środek między stwierdzeniem stanu faktycznego, jego skutkami i jednocześnie udzieleniem wskazówek, jak daną sytuację można poprawić. Teraz pytanie troszkę osobiste. Czy praca w RIX Revisionen jest dla pana satysfakcjonująca? Czy lubi pan wykonywać swoje obowiązki, a może raczej związane są one z brzemieniem odpowiedzialności, ze stresem, prowadzą do wypalenia zawodowego? Nie, skąd? Zawsze się cieszę, gdy rano jestem w drodze do pracy. I w większości przypadków, nie zawsze, ale zwykle jestem tak samo zadowolony, gdy wieczorem z tej pracy wracam. Dużą przyjemność sprawia mi zarówno sama praca, jak i atmosfera w duńskiej Izbie Kontroli. I mam wrażenie, czuję to, że podobnie jest tutaj, w NIK. Thank you very much. Same to you.